Pokój wam, drodzy braterstwo. Chciałbym na początku przekazać pozdrowienia od mojego zboru macierzystego z Bielawy, od braci, którzy tam pozostali, szczególnie od braterstwa Gajdów i także i innych osób, siostra Miodek, brat Świączak, nas wszystkich serdecznie pozdrawiają. Także na początku tego wykładu chciałbym powiedzieć, że nie czuję się specjalnie godny, żeby tutaj stanąć, a już tym bardziej przy okazji wykładu do symbolu chrztu, ponieważ jest to coś, co moim zdaniem ktoś bardziej doświadczony powinien tutaj braterstwu usługiwać. Ale gdy przedstawiłem to bracio ze zboru w hełmie, to pozostawiłem im ostatnie słowo. No i jak mnie braterstwo widzą, jestem tutaj na miejscu. Przy czym jakieś 10 minut temu brat Marek do mnie podszedł i powiedział, że będę miał 1/4 czasu mniej mi przeznaczają niż to, co ja myślałem, że już uciąłem każdą możliwą chwilę z treści tego wykładu, więc będę musiał znacznie przyspieszyć to, co chciałbym powiedzieć, a pewne rzeczy chciałbym powiedzieć. Nie chciałbym, żeby nasz wykład był techniczny i żeby tak szczególnie wyjaśniał właśnie znaczenia chrztu i poświęcenia, ponieważ wierzę, że dla nas wszystkich to jest znany temat. No tutaj brat, gdy przed początkiem on odezwał się do kogoś tutaj, mówiąc: widzisz mnie tutaj, czy wiesz, co to znaczy? To znaczy, że kandydaci doskonale wiedzą, co to znaczy. Więc myślę, że chciałbym się, abyśmy się raczej zastanowili na czymś, co może być zarówno i dla kandydatów, i dla wszystkich nas pomocą w całym naszym poświęconym życiu. Tak więc przechodząc do tematu, chciałem powiedzieć, że wykorzystam to, że całe nasze spotkanie jest poświęcone tematowi odwagi i tchórzostwa. I potraktuję poprzednie wykłady jako wstęp i jako wyjaśnienie części technicznej tego tematu. A ja tylko powiem, że jednym z obrazów, które obrazuje nasze poświęcone życie, jest podbijanie Kanaanu, czyli sfery prawdy i jej ducha pod wodzą Jozuego, czyli Jezusa, w trakcie którego Izraelici mieli do pokonania 7 narodów. I kiedy się kilka lat temu dowiedziałem, że przedstawiają one głównych wrogów, z jakimi mamy walczyć, czyli grzech, błąd, samolubstwo, światowość, przysiewawczość, sekciarstwo i tchórzostwo, to byłem bardzo zaciekawiony tą ostatnią cechą. Ponieważ dlaczego pozostałe cechy są naszymi głównymi wrogami, no to nie było mi to trudno się domyśleć. Czemu grzech, czemu błąd, czemu inne rzeczy, ale czemu tchórzostwo? To przez długi czas pozostawało dla mnie zagadką. Obecnie jednak myślę, że jest tak dlatego, że tchórzostwo jest w stanie nas doprowadzić do przegranej w każdym zakresie naszej walki. We wszystkich możliwych zakresach naszego charakteru może nas ograniczyć, odciąć i doprowadzić do przegranej. Już było cytowane, tylko przypomnę werset z pierwszego listu Jana 4,18. Przeczytam w przekładzie Nowego Świata. W miłości nie ma bojaźni, lecz doskonała miłość precz odrzuca bojaźń, ponieważ bojaźń powściąga, bojaźń ogranicza, bojaźń odcina. Doprawdy kto się boi, nie wydoskonali się w miłości. Czyli nie będziemy w stanie stać się doskonali, nie będziemy w stanie rozwinąć w sobie doskonałej miłości, jeżeli nie pokonamy w sobie tchórzostwa. Dlatego właśnie nasz dzisiejszy wykład nosi tytuł Duchowe tchórzostwo. Także bardzo dziękuję wszystkim braterstwu za to, że już wstęp był uczyniony. Naszym tekstem przewodni będzie fragment z drugiej księgi Kronik, rozdziału 19, wersetu 11. Druga księga Kronik, rozdział 19, werset 11. Jest to fragment przemowy Jozafata, króla Judy, do Izraela, który w pewnym okresie swego życia robił bardzo dobre i godne pochwały rzeczy. I on tam mówił do Izraelitów między innymi, jest opis następujący, że on ustanowił też w kraju sędziów w każdym warownym mieście Judy. Pouczał ich tak: bądźcie ostrożni w tym, co czynicie. Nie sądzicie bowiem z upoważnienia człowieka, lecz Pana. On zaś będzie obecny przy was podczas wydawania wyroku. Niech wam towarzyszy bojaźń Pana. Uważajcie, jak postępujecie, gdyż u Pana, Boga naszego, nie ma niesprawiedliwości, stronniczości ani przekupstwa. W Jerozolimie Jozafat ustanowił również sędziów spośród ich lewitów, kapłanów i naczelników rodów izraelskich.
mieli sprawować sądy w imię Pana i rozstrzygać sporne sprawy między mieszkańcami Jerozolimy. I tak im nakazał: działajcie przepełnieni bojaźnią Pana, zgodnie z prawdą i bezstronnie. We wszystkich sprawach przedstawianych wam przez waszych rodaków z różnych miejscowości, czy będzie ona dotyczyła zabójstwa, prawa lub przykazania, tradycji lub zalecenia, najpierw wezwijcie strony, by nie grzeszyły wobec Pana, aby jego gniew nie spadł na nich i na was. Tak postępujcie, a będziecie bez winy. I werset 11. Kapłan Amariasz będzie waszym przełożonym odnośnie do spraw Pana, a Zebadia, syn Izmaela, książę z plemienia Judy, odnośnie do spraw państwowych. Lewici natomiast będą urzędnikami sądowymi. Odwagi, podejmijcie wasze obowiązki, a Pan będzie wspierał prawego. I właśnie te ostatnie słowa będą podstawą naszych rozważań. Odwagi, podejmijcie wasze obowiązki, a Pan będzie wspierał prawego. I było już powiedziane, że odwaga jest drugorzędnym przymiotem charakteru Boga i jej przeciwieństwem jest tchórzostwo, które wypływa z nawykowego używania strachu. A strach działa przez organ uczuciowy zamiłowania do bezpieczeństwa. Skoro przeciwieństwem odwagi jest tchórzostwo, które wypływa z nawykowego używania strachu, no to z czego wypływa odwaga? Myślę, że z nawykowego używania nadziei zwycięstwa. Czyli tam, gdzie w liście apostoła Piotra są wymienione elementy składowe miłości, to jest używane słowo arete, czyli cnota, nadzieja, której, jak Brad Johnson mówi, esencją jest nadzieja zwycięstwa. Myślę, że tak jak tchórzostwo wynikające z nawykowego używania strachu jest w stanie nas osłabić i ostatecznie doprowadzić do przegranej w każdym zakresie naszego chrześcijańskiego życia, to też odwaga wynikająca z nawykowego używania nadziei zwycięstwa jest w stanie nas wzmocnić w każdym dobrym dziele i ostatecznie doprowadzić nas do zwycięstwa w każdym z nich. Oprócz tych wersetów, które już były cytowane, apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków w rozdziale 10, wersecie 38 i 39 dokłada nam kolejną cegiełkę. On tam komentuje proroka Habakuka i mówi tak, w przekładzie Kowalskiego. Sprawiedliwy mój z wiary żyje, lecz jeśli ustąpi tchórzliwie, nie mam już w nim upodobania. My jednak nie należymy do tych, którzy ustępują tchórzliwie na własną zgubę, ale jesteśmy mężami wiary, którzy swoje dusze zbawiają. Tak więc, tak jak mówi nasz werset podstawowy, odwagi podejmijcie wasze obowiązki, a Pan będzie wspierał prawego. Nasz Pan wielokrotnie zachęcał Jozuego też podobnymi słowami, między innymi w rozdziale pierwszym, a wersecie dziewiątym, Jozuego 1:9. Jeszcze raz cię wzywam, bądź mocny i mężny, nie bój się i nie zniechęcaj się, bo Pan twój Bóg będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Oraz apostoł Paweł w swojej mowie pożegnalnej, gdy już się wybierał do Jerozolimy, gdzie miał zostać uwięziony, powiedział następująco. Dzieje apostolskie, 20 rozdział, wersety 26 i 27. Dzieje apostolskie 20, 26 i 27. Dlatego oświadczam wam dzisiaj, nie jestem winien niczyjej krwi, bo nie uchylałem się tchórzliwie od głoszenia wam całej woli Bożej. I nasz temat moglibyśmy prowadzić w rozmaite strony, tak jak wczoraj brat Adam to uczynił, czy też rozbierając odwagę lub tchórzostwo na części pierwsze, zastanawiając się nad różnymi składnikami i tak dalej. Ale ja chciałbym, żebyśmy w dzisiejszym temacie docenili tego przeciwnika, jakim jest tchórzostwo. Zauważyli, jakie są skutki poddawania się tchórzostwu przy podejmowaniu decyzji oraz jakie są skutki przeciwstawiania się tchórzostwu i odważnemu działaniu w dobrym. Gdy przygotowywałem się do tego wykładu, przychodziło mi na myśl tak wiele przykładów, że nie mielibyśmy czasu ani możliwości ich tutaj dzisiaj omówić. Chciałbym więc skupić się na kilku wybranych. I proszę, aby braterstwo mieli cały czas na uwadze nasz tekst podstawowy. Odwagi, podejmijcie wasze obowiązki, a Pan będzie wspierał prawego. Na początku chciałem przywołać postać Noego. Jak wiemy, jemu zostało zlecone, żeby zbudował arkę, i żeby mógł przetrwać ten potop, który miał nastąpić. I on głosił, był głosicielem sprawiedliwości, jak mówi list do drugi list Piotra, i był jedyny właściwie przez całe lata, który o tym głosił. Nikt mu nie chciał wierzyć. Jaki deszcz? Do tej pory nigdy nie padało.
W tym momencie on mógł się załamać, mógł stchórzyć, mógł powiedzieć, to jednak wy macie rację. Jaka byłaby konsekwencja? Zginąłby w potopie razem ze wszystkimi innymi. Ale dzięki odważnemu wytrwaniu w to, co Pan Bóg mu powiedział, on był w stanie przetrwać, zbudować arkę i zachować życie całego rodzaju ludzkiego. Co stało się niedługo po potopie? Ludzie z powodu niewiary oraz tchórzostwa, że nie będzie już, że miało nie być potopu, ale oni w to nie bardzo chcieli wierzyć, nie mieli odwagi, zaczęli budować wieżę Babel po to, żeby się nie rozproszyć po ziemi i zabezpieczyć na wypadek, gdyby Bóg znowu spuścił potop na ziemię. Jakie były konsekwencje tej wywołanej niewiarą i tchórzostwem decyzji? No nieciekawe, bowiem spełniło się właśnie to, czego się obawiali. Zostali rozproszeni, a swojego zamiaru i tak nie wykonali. Jakiś czas później mamy kolejny przykład odwagi. To jest Abrama, który na polecenie Boga wyszedł ze swojej ziemi, nie wiedząc dokładnie, gdzie ma pójść. Wszyscy znamy na całe szczęście tę historię i rozumiemy, że on, gdyby pozwolił tchórzostwu wpłynąć na swoje decyzje, to nigdy by z Ur Chaldejskiego nie wyszedł, nigdy by nie dotarł do Kanaanu i nigdy by nie otrzymał takich błogosławieństw, jakie otrzymał. Ale myślę, że wielu też z was pamięta, że on tam wcale nie przybył od razu. On miał tam pewne etapy i nie zawsze był też odważny. Jego odwaga stopniowo wzrastała. I nad nim chciałbym, żebyśmy się chwilę dłużej skupili. Na przykład można zobaczyć w pierwszej Mojżeszowej rozdziale 12, wersecie 10 przykład jego decyzji, która była spowodowana także tchórzostwem, złej decyzji. Pierwsza Mojżeszowa 12:10 mówi, że po tym, że gdy on już dotarł do Kanaanu i jakiś czas tam spędził, w kraju nastał głód i Abram udał się do Egiptu. Postanowił zatrzymać się tam na pewien czas, ponieważ ten głód okazał się naprawdę dotkliwy. Zwróćmy uwagę. Bóg wskazał mu, że tę ziemię, tę konkretną ziemię dał jemu i jego potomstwu. Co oznacza, że gdyby Abram się wykazał wiarą i odwagą w tych trudnych warunkach, to pomimo tego dotkliwego głodu Bóg zapewniłby im przetrwanie. Taka była jego wola. I to na pewno w jakiś sposób by nastąpiło. Niestety Abram nie był już jeszcze taki odważny jak w swoim późniejszym życiu. Co więcej, wersety od 11 do 15 mówią, że on poprosił swoją żonę Sarę, żeby udawała, że nie jest jego żoną. Z powodu właśnie strachu. I podobnie widać tutaj brak ufności w boską opiekę i tchórzostwo na tym początkowym etapie jego życia. On się własnymi siłami chciał uchronić przed śmiercią. Jaka była konsekwencja? No przede wszystkim taka, że musiał udawać, że jego żona nie jest jego żoną. Na pewno to nie było miłe dla nich obojga. Po drugie, przez ten czas faraon wziął ją sobie za żonę. Po trzecie, koniec końców i tak został wypędzony. A po czwarte, do dzisiaj czytamy o tym i pamiętamy o tym mało chlubnym epizodzie z jego życia. W międzyczasie Abram musiał przemyśleć swoją postawę i nabrać wiary i ufności do Boga, ponieważ następna historia, jaką czytamy, świadczy o jego odwadze. W sytuacji, kiedy jego pasterze oraz pasterze Lota pokłócili się o obozowiska, zapewne także o pastwiska i wodę, on się nie obawiał udzielić Lotowi prawa pierwszego wyboru i możliwych tego konsekwencji. Powiedział: czy ten kraj nie stoi przed tobą otworem? To jest 1 Mojżeszowa 13, rozdział, wersety 8 i 9. Rozstańmy się. Jeśli zechcesz pójść w lewo, ja udam się w prawo. A jeśli postanowisz iść w prawo, ja wyruszę w lewo. Myślę, że widać w tym fragmencie, że Abram przestał się obawiać o swoje przyszłe powodzenie. Że on zaufał Panu, że skoro obiecał ten kraj jemu i jego potomstwu, to na pewno tak się staje. On przezwyciężył swoje tchórzostwo i z ufnością powierzył się Bogu. Jaka była konsekwencja? Gdy tylko Lot odszedł do tego, co uznał za bardziej korzystne miejsce do mieszkania, Pan objawił się Abramowi. Warto zwrócić uwagę, że objawił się Abramowi dopiero wtedy się do niego odezwał. Pomimo, że wcześniej, w wersecie 4, czytamy, że on poszedł do ołtarza, który kiedyś zbudował i wzywał imienia Pańskiego. I przy tym ołtarzu przez ten długi czas, od czasu, kiedy poszedł do Egiptu, Pan z nim nie rozmawiał. Ale teraz, gdy wykazał się odwagą, przezwyciężył swoje tchórzostwo, Pan Bóg do niego przyszedł. I co więcej, powiedział mu tak, wersety 14-17. Po odejściu Lota Pan powiedział do Abrama:
podnieś oczy i z miejsca, w którym jesteś, spójrz na północ, na południe, na wschód i na zachód. Całą tę ziemię, którą widzisz, dam tobie i twojemu potomstwu na wieki. Uczynię też twoje potomstwo niczym proch ziemi. Trudno będzie je zliczyć, tak jak trudno jest zliczyć proch ziemi. Wstań, przejdź tę ziemię wzdłuż i wszerz, bo właśnie tobie ją dam. Kiedy dalej czytamy historię Abrama, to widzimy generalnie przykłady tego, że on się wykazywał odwagą, a nie tchórzostwem. Na przykład nie bał się wyruszyć przeciwko połączonym siłom 5 królów, którzy napadli na Sodomę i Gomorę. I nie miały dla niego znaczenia to, że to były połączone siły aż 5 królów. On nie pozwolił tchórzostwu, żeby odwiodło go od działania. Wyruszył na tą wyprawę, wziął tych 318 swoich sług i razem z nimi zwyciężył ich. Pan Bóg, w związku z tym, że on okazał odwagę i rozumiał, że taka jest potrzeba, dopomógł mu w tym jego działaniu. Potem próbował ochronić przed śmiercią mieszkańców Sodomy i Gomory. Jak pamiętacie, braterski opis jest bardzo ciekawy. Gdy Bóg poinformował go o tym, że zamierza osądzić, a być może także zniszczyć te miasta, to Abram odważnie się za nimi wstawił. To jest rozdział 18, wersety 22 do 25. 1 Mojżesza 18, 22 do 25. Nie będziemy tego czytali, braterstwo to pamiętają. Widać w jego słowach, że nie ma tam służalczości, nie ma tam ślepego posłuszeństwa. Abram zwraca się do Boga, czy sprawiedliwy sędzia mógłby sam nie stosować prawa, żeby osądził ich i nie pozwolił zginąć sprawiedliwym. Ale to, co mnie osobiście bardzo zdumiewa, to to, że kiedy Abraham już wyjednał ocalenie tych miast, o ile się tam znajdzie tych 50 sprawiedliwych, to na tym nie poprzestawał. Lecz ponownie, i to jeszcze kilka razy, prosił, żeby Bóg zmniejszył tą ilość niezbędną do ich ocalenia. Zobaczmy przy tym, jakimi odważnymi i pełnymi czci słowami. To są słowa rozdział 18, od wersetu 27 do 32. Mówił tak. Wybacz, Panie, że ośmielam się do Ciebie mówić. Ja proch i popiół. Werset 27. Werset 30. Panie, proszę, nie rozgniewaj się, że przemówię. Werset 31. Panie, wybacz, że ośmielam się do Ciebie przemawiać. Werset 32. Proszę, niech się Pan nie rozgniewa, przemówię jeszcze raz. I zdumiewające jest to, że Bóg się zgadzał, że w konsekwencji ostatecznie aż 5-krotnie zmniejszył ten próg ilości wymaganych sprawiedliwych. Po zniszczeniu Sodomy i Gomory, za którymi się tak stawiał, widzimy tak jakby zachwianie się ufności Abrahama. Jak czytamy w rozdziale 19, wersetach 27 i 28, 19 rozdział, wersety 27 i 28, Abraham zaś wstał o świcie i udał się na to miejsce, gdzie wcześniej stał przed Panem. Spojrzał w kierunku Sodomy i Gomory na cały tamtejszy okręg. Zobaczył, że nad ziemią wznosi się gęsty dym. Przypominał on dym wznoszący się z garncarskiego pieca. Abraham niekoniecznie wiedział, że Lot został oszczędzony. Widział za to, że te miasta zostały zniszczone i to pomimo, że wyjednał, żeby było one ocalone, gdy się znajdzie w nich chociaż 10 sprawiedliwych. Więc czy Bóg to na pewno sprawiedliwie rozsądził? Czy dotrzymał swojej obietnicy? Abraham odszedł znowu z Kanaanu i trafił do Geraru, czyli do kraju Filistynów, gdzie powtórzył swój stary błąd. Można powiedzieć, że poniekąd cofnął się w rozwoju charakteru, czyli znowu pozwolił tchórzostwu, żeby wpływało na jego postępowanie. A kiedy w rozdziale 20, a w wersecie 11, król Geraru spytał się, co go skłoniło do udawania, że Sara nie jest jego żoną, to powiedział następująco. Rozdział 20, werset 11. Postąpiłem tak, wyjaśnił Abraham, ponieważ pomyślałem, na pewno nie ma bojaźni Bożej w tym miejscu i zabiją mnie z powodu mojej żony. I co? I w konsekwencji jego tchórzostwa znowu dosięgły go takie same niedogodności jak poprzednio. Ale mam wrażenie, że tym razem ten okres czasu trwał bardzo krótko, zanim Abraham wrócił do swojej poprzedniej ufności Bogu. A to dlatego, że w dniu, w którym Sodoma i Gomora zostały osądzone, Abraham i Sara dowiedzieli się także, że za rok o tej porze Sara urodzi. I gdy się o tym dowiedzieli, to mamy informację, że aniołowie poszli w kierunku Sodomy. Skoro tak, to ten okres w Gerarze musiał być bardzo krótki, ponieważ jeżeli Izaak został poczęty
po powrocie z ziemi Filistynu, z Geraru, no to na okres pomiędzy zostaje zaledwie 3 miesiące czasu. Myślę, że co jak co, ale spełnienie tej obietnicy o urodzeniu się Izaaka ostatecznie wzmocniło wiarę i odwagę Abrahama. I widać to już w następnym doświadczeniu, kiedy Bóg każe mu posłuchać rady Sary i odprawić Hagar i Ismaela. Abraham, chociaż kochał swojego syna Ismaela, zaufał Bogu, że będzie on miał go w opiece i spełni to, co mu przyrzekł. No i wreszcie dochodzimy do jego próby z ofiarowaniem Izaaka, podczas której, jak dobrze braterstwo wiedzą, była kulminacja jego wiary, ufności w Boga i to w takiej odwagi, która osiągnęła niesamowite szczyty. A ich konsekwencją było to, że Bóg ponownie do niego się zwrócił. I powiedział następująco, rozdział 22, wersety 16-18. I powiedział, przysięgam na siebie, powiada wiekuisty, ponieważ to uczyniłeś i nie oszczędziłeś swego syna, twego jedynaka, że pobłogosławię cię i rozmnożę twoje potomstwo jak gwiazdy nieba i jak piasek, co jest na brzegu morza, także twój ród zdobędzie bramy swoich wrogów, a w twym potomstwie będzie błogosławione wszystkie narody ziemi w nagrodę za to, że usłuchałeś mojego głosu. To, co jest bardzo ciekawe, to to, że dopiero w tym miejscu Pan Bóg mówi mu cokolwiek o duchowych obietnicach, o nasieniu jako gwiazdy na niebie. Wcześniej mówił mu o kraju, o reputacji, o zwyciężeniu wrogów i tak dalej, ale nie było nic na temat duchowych obietnic. Zanim przejdziemy dalej, przypomnę nasz tekst przewodni. Odwagi, podejmijcie wasze obowiązki, a Pan będzie wspierał prawego. Teraz zajmijmy się postacią Jakuba i odkupienie przez niego pierworództwa od Ezawa. Wbrew temu, co wielu myśli, Jakub w tej sytuacji nie oszukał Ezawa, lecz wykazał się odwagą, trzeźwością umysłu i wiarą w Boga. Przypomnę bowiem, że w krajach wschodu była pewna tradycja, zgodnie z którą pierworodny miał odziedziczyć większą część majątku i główne błogosławieństwo swojego ojca. Ale w związku z tym przyszłym błogosławieństwem, jakie miał otrzymać, do czasu otrzymania go miał co roku pościć, czyli nic nie jeść w dniu urodzin swego syna. I tak było przez pewien czas. Lecz, jak braterstwo pamiętają, Ezawa, pierworodnego, mało obchodziły te przyszłe błogosławieństwa, Jakuba i owszem. Ale były one dla niego niedostępne, ponieważ miały być przekazane pierworodnemu, a on był drugim synem. Co ciekawe jednak, Jakub wiedział od swojej matki, że wolą Bożą było to, żeby to on otrzymał te różne błogosławieństwa. Pierwsza Mojżesza, rozdział 25, werset 23 mówi, Pan jej, czyli Rebece, odpowiedział, dwa narody nosisz w swoim łonie, ludy już w twoim wnętrzu podzielone, jeden nad drugim będzie miał przewagę, starszy będzie służył młodszemu. Nikt jednak nie wiedział, w jaki sposób te słowa zostaną spełnione. Kiedy więc któregoś roku Ezaw przyszedł, prawdopodobnie właśnie podczas tego dnia urodzin swego ojca, kiedy miał pościć z polowania i zobaczył, że Jakub właśnie przygotował sobie jedzenie, to mu w brzuchu zaburczało i koniecznie chciał wymóc na Jakubie, żeby dał mu jeść. Jakub, widząc, że Ezaw ma za nic uczczenie swego ojca, to, chociaż mogłoby się to wydawać głupie postronnemu obserwatorowi, on skorzystał z okazji. Powiedział, że z chęcią się z tobą wymienię. Ja ci dam prawo do jedzenia w tym dniu, a ty mi dasz swoje pierworództwo. I Ezaw się na to zgodził. Jak mój werset 34, pogardził Ezaw pierworództwem. Chociaż tak sobie myślę, że on niekoniecznie rozumiał, co w tym momencie robi. Myślę sobie, że on sobie pomyślał, że to jest głupia propozycja i co mu Jakub zrobi, jak on i tak teraz tę zupę zje, a później nie będzie chciał oddać swojego pierworództwa. Myślę, że on nie miał pojęcia, że Bóg potraktuje poważnie jego deklarację, jego zgodę na sprzedanie tego pierworództwa za tę głupią miskę zupy. Stąd odważna propozycja Jakuba sprawiła, że wola Boża, jaką oznajmił Rebece, w pewnej mierze się wykonała. Niemniej Jakub nie wyciągnął właściwych wniosków z tego cudownego obrotu rzeczy, że coś, co w inny sposób byłoby niemożliwe, właśnie się dokonało. I wraz z matką, pobudzani tchórzostwem i niewiarą w wypełnienie się woli Bożej, postanowili niejako Bogu dopomóc w spełnieniu tej zapowiedzi i uzyskaniu błogosławieństwa. Czyli oni podstępem oszukali Izaaka co do tego, że Jakub to niby jest Ezaw, przebierając go za niego. Jaka była konsekwencja? Jakub musiał uciekać i przez wiele lat cierpieć z tego powodu,
a także ściągnął na siebie niezadowolenie ojca i nienawiść brata. Czy byłby jakiś inny sposób na to, żeby Jakub otrzymał błogosławieństwa bez uciekania się do oszustwa? Jak braterstwo myślą? Różne, widzę, myśli. Moim zdaniem byłoby. Ale aby tak się stało, to on musiał odważnie udać się do ojca i opowiedzieć mu o tym, że Ezaw sprzedał swoje pierworództwo. Oraz przypomnieć swojemu ojcu to, co Bóg zapowiedział Rebece. On musiałby odważnie zażądać, żeby dlatego, pomimo jego preferencji dla Ezawa, to jemu udzielił tego pierworództwa, tego błogosławieństwa. Myślę, że wtedy Izaak spytałby się Ezawa, co on ma do powiedzenia w tej sprawie. Oraz, że Izaak spytałby Boga, co on ma do powiedzenia. Czy to prawda, to co zapowiedział Rebece? I wtedy Bóg by mu to potwierdził. Więc Jakub w konsekwencji by otrzymał to błogosławieństwo, nie musiałby uciekać z domu i ponosić tych różnych konsekwencji. Chociaż pewnie z niechęcią ze strony Ezawa dalej musiałby się zmagać. Historia Jakuba jest w ogóle ciekawa pod tym względem, ale ponieważ chciałem powiedzieć o jeszcze kilku postaciach, to tutaj zakończę. Zanim przejdziemy dalej, przypomnę nasz werset przewodni. Odwagi, podejmijcie wasze obowiązki, a Pan będzie wspierał prawego. Można przypomnieć położne hebrajskie w czasie poprzedzającym narodzenie się Mojżesza. One nie bały się Faraona, mówiły mu, że te matki hebrajskie za szybko rodzą. Jaka była konsekwencja dla nich? Pan Bóg pobłogosławił je rodzinami. A gdyby okazały tchórzostwo, to prawdopodobnie nie miałyby rodzin. Podobnie odwagę wykazali rodzice Mojżesza po jego urodzeniu. Ponieważ, jak braterstwo dobrze wiedzą, tak myślę sobie, że nie tylko dzieci, nie tylko synowie byli zagrożeni w tej sytuacji. Prawdopodobnie poważne niebezpieczeństwo groziłoby także rodzicom, którzy ukrywali te dzieci. I to niebezpieczeństwo musiało być tak poważne, że ci rodzice, powodowani strachem, oddawali te swoje dzieci na śmierć. To jakie to musi być niebezpieczeństwo? Niemniej jednak niektórzy z nich z lepszym lub gorszym skutkiem próbowali ukrywać swoje dzieci. Wśród nich byli rodzice, a szczególnie mama Mojżesza, która, jak pamiętamy, wykonała tą kołyskę, włożyła do niej Mojżesza i puściła na Nil, gdzie były krokodyle i mogły go zjeść, między innymi. Zostawiła, i zobaczcie, braterstwo, ona zostawiła swoje dziecko w miejscu, no, teoretycznie dosyć bezpiecznym, ale jednak, i powodzenie planu powierzyła małej dziewczynce, mniej więcej w wieku Eminki. To jaka to odwaga musiała być wówczas okazywana. Jakie były skutki odwagi i pomocy pańskiej, jakie w tym się działy? Mojżesz ostatecznie wyprowadził Izraela z Egiptu. A gdyby nie to, prawdopodobnie nie byłoby mowy o Mojżeszu, byłoby o kimś innym. I właściwie cała historia Mojżesza jest historią odwagi. Począwszy od stanięcia w obronie Hebrajczyka bitego przez Egipcjanina, co oznaczało dla niego opowiedzenie się po stronie uciskanych niewolników i związanego z tym niebezpieczeństwa. List do Żydów, rozdział 11, wersety 24-26 mówią tak. Hebrajczyków 11, 24-26. Dzięki wierze Mojżesz, gdy dorósł, odmówił nazywania się synem córki Faraona. Wolał raczej cierpieć z ludem Bożym, niż zażywać przemijających rozkoszy grzechu. Uważał bowiem za większe bogactwo znoszenie zniewag dla Chrystusa niż wszystkie skarby Egiptu, gdyż patrzył na zapłatę. Potem przeciw Faraonowi podczas wyprowadzania Egiptu, a potem właściwie przeciwko całemu Izraelowi w trakcie ich wędrówki. Ktoś mógłby powiedzieć, ale przecież zaraz następnego dnia okazał się przykładem tchórzostwa. Druga Mojżeszowa, drugi rozdział, werset 4, 15, wersety 14 i 15. A on mu odpowiedział, któż cię ustanowił naszym przełożonym i rozjemcą? Czy chcesz mnie, Mojżeszu, zabić, jak zabiłeś Egipcjanina? Przeląkł się Mojżesz i pomyślał, z całą pewnością sprawa wyszła na jaw. Jednak list do Hebrajczyków pokazuje, że motywem się jego przelęknięcia i ucieczki nie było tchórzostwo. Była to zupełnie inna cecha. Rozdział 11 tego listu do Żydów, werset 27 mówi, że on dzięki wierze opuścił Egipt, nie uląkszy się gniewu królewskiego. Wytrwał, jakby widział niewidzialnego. Nie chciał jednak, żeby Boży zamiar wyzwolenia Izraela z niewoli się nie powiódł. A skoro już mówimy o wyzwoleniu Izraela z niewoli,
to zauważmy przy okazji, że jest także nadzieja dla tchórzliwych. Pan potrafi sobie poradzić także i z ich zbawieniem, chociaż nie jest z nich tak samo zadowolony jak z odważnych. Druga Mojżeszowa, rozdział 14, wersety 10 oraz 13 i 14. Druga Mojżeszowa, 14 rozdział, 10, 13 i 14 werset. A gdy Faraon zbliżał się, Izraelici podnieśli wzrok i zobaczyli Egipcjan. Ciągnęli zatem za nimi. Ludzie byli przerażeni. Zaczęli wołać do Pana. Nie bójcie się, odpowiedział Mojżesz. Wytrwajcie, zobaczycie ratunek Pana. On zapewni wam go jeszcze dziś. Tych Egipcjan, których dzisiaj widzicie, nie będziecie już więcej oglądali. Na wieki. Pan będzie za was walczył, a wy milczcie. I swoją drogą, niektórzy uważają, że jedyne, co mamy robić, to właśnie czekać na Pana. Czekać na Pana i pozostawić Jemu działanie. Uważają, że nawet jeśli nam się wydaje, że znamy wolę Pana, to i tak nie powinniśmy zaczynać żadnego działania. Podając na przykład to, że Dawid nie wyciągnął ręki na pomazańca Pańskiego i podobne przykłady. Warto więc przeczytać dwa kolejne wersety. 15 i 16. Pan z kolei polecił Mojżeszowi. Przestań już wołać do mnie, każ synom Izraela ruszać. Ty natomiast podnieś laskę, unieś rękę nad morze i rozdziel je. Synowie Izraela przejdą środkiem morza suchą stopą. Zwróciliście, bratersu, uwagę na to, co powiedział Bóg? Nie mamy przecież chyba wątpliwości, że Mojżesz jest tu odważnym i zachęcającym innych do odwagi. Ale co Bóg robi? Bóg mówi, skończ czekanie na Pana. Skończ modlenie się i patrzenie. Zacznij rzecz działać. Nawet wierne i odważne dzieci Boże bywają napominane przez Niego, jeśli zbyt długo czekają spełnieniem Jego woli. Jeżeli ją znają i rozumieją, to ociąganie się pod pretekstem czekania na Pana jest czymś, co się Bogu nie podoba. No i przypomnę też nasz werset przewodni, który też mówi to samo. Odwagi, podejmijcie wasze obowiązki, a Pan będzie wspierał prawego. Czyli nie bądźcie bierni, bądźcie odważni i zacznijcie działać. Podejmijcie wasze obowiązki. Wtedy, jeśli tak zrobicie, to Pan będzie wspierał prawego. Podobne słowa i podobną historię dotyczącą tchórzostwa znajdujemy w Księdze Jozuego w rozdziale 7, wersetach 1 do 11. Jozuego, 7 rozdział 1 do 11. Jednak synowie Izraela dopuścili się sprzeniewierzenia tego, co było obłożone klątwą. Achan, syn Karmiego, syn Zabdiego i tak dalej, zawłaszczył coś, na czym ciążyła klątwa. Tymczasem Jozue wysłał zwiadowców z Jerycha do Aj, które wraz z Bet-Awen leży na wschód od Betel. Idźcie, rozkazał, i zbadajcie tę ziemię. Poszli więc na zwiady do Aj. Gdy wrócili do Jozuego, powiedzieli mu, nie trzeba tam posyłać całego wojska. Wystarczy uderzyć na Aj siłami 2 lub 3 tysięcy ludzi. Nie truć całej armii, tamtych jest niewielu. Zwróćmy uwagę. Zwiadowcy mówią, że 2 lub 3 tysiące ludzi wystarczą do pokonania. Co więc robi Jozue? Dla pewności wybiera tą większą ilość. Werset 4. Na Aj wyprawiono zatem około 3 tysięcy ludzi, ale musieli oni uciekać przed naporem Aj. No ale jak to? Miało ich być przecież niewielu. Co to za napór był tych mieszkańców Aj na te 2-3 tysiące Izraelitów? Werset 5. Wojownicy z Aj zabili około 36 Izraelitów, a reszty ścigali od bramy miasta aż do kamieniołomów i pobili ich na zbocze. Ta klęska sprawiła, że serce ludu stopniało, stało się niczym woda. 36 zabitych z armii 3 tysiące ludzi i morale tak kompletnie upadło, że cała armia uciekła przed niewielką ilością obrońców Aj? Gdyby tchórzostwo nie przejęło nad nimi kontroli, to z pewnością pokonaliby swoich wrogów. A przypomnijmy, że w antytypie Izraelici walczyli ze złymi cechami charakteru. W tym przypadku z Amorytami, czyli z grzechem. Swoją drogą nazwa Aj oznacza dosłownie kupa gruzu. Jozuego, rozdział 8, werset 25 mówi, że mieszkańców Aj było łącznie 12 tysięcy mężczyzn i kobiet. I tak sobie myślę, że w związku z tym może być to obraz na pewne niedoceniane grzechy. Takie, które nam się wydaje, że będzie je łatwo pokonać. Nie musimy co do tego angażować jakichś większych starań. W końcu to tylko Aj, tylko kupa gruzu, z którą nie będzie łatwo, trudno pokonać. A jednak. Nie będę rozwijał tej historii, ale chciałem zwrócić, braterstwo, uwagę na jedną sprawę, czyli na werset 10. Przeczytajmy od wersetu 6. Rozdział 7 Jozuego od 6. W obliczu tej klęski Jozue rozdarł swoje szaty,
padł twarzą ku ziemi przed skrzynią Pana i leżał tak do wieczora. On i starsi Izraela. Posypywali też prochem swoje głowy. Jozue zwrócił się przy tym do Boga. Ach, wszechmocny mój Panie, dlaczego właściwie przeprowadziłeś ten lud przez Jordan? Czy po to, aby nas wydać na zgubę w ręce Amorytów? Obyśmy raczej zostali po tamtej stronie Jordanu. O mój Panie, co mam powiedzieć po tym, jak Izrael uciekł przed swoimi wrogami? Usłyszą o tym Kananejczycy wraz z pozostałymi mieszkańcami tej ziemi. Otoczą nas zewsząd i usuną nasze imię z tej ziemi. Co wówczas uczynić dla swojego wielkiego imienia? Zwróćcie, braterstwo, uwagę, jaka jest sytuacja. No jest źle. Izraelici ponieśli klęskę. Jaka jest reakcja Jozuego? Dokładnie taka, jaką wielu poleca. Pokutuj i nic nie rób. Tylko czekaj na Pana. Czy spotkało się to z pańską aprobatą? Co Bóg mówi Jozuemu? Od wersetu 10. Pan odpowiedział Jozuemu. Stań! Dlaczego leżysz twarzą ku ziemi? Izrael zgrzeszył. Przekroczyli przy tym moje przymierze, którego nakazałem im strzec. Wzięli z tego, co było obłożone klątwą, ukradli to, skłamali i ukryli wśród swoich rzeczy. Właśnie dlatego synowie Izraela nie są w stanie przeciwstawić się swoim wrogom. Uciekają przed nimi, bo sami są teraz obłożeni klątwą. Jeśli nie usuniecie spośród was tego, na czym ciąży klątwa, nie pozostanę z wami dłużej. Wstań, każ ludziom poświęcić się na jutro. Powiedz im, że tak mówi Pan Bóg Izraela. Jest pośród ciebie, Izraelu, to, co zostało obłożone klątwą. Nie będziecie się w stanie przeciwstawić swoim wrogom, dopóki nie usuniecie spośród siebie tego, co zostało obłożone klątwą. Czyli co Bóg mówi Jozuemu? Długo tak jeszcze będziesz nic nie robił? Ile czasu zamierzasz czekać na mnie, udając, że nie rozumiesz, jaka jest moja wola? To ty nie wiesz, co jest nie tak? Przecież to oczywiste, że Izrael zgrzeszył i że dlatego go nie wspieram. A skoro zgrzeszył, to oczywiste jest, że musi się z tego grzechu oczyścić. Wstawaj więc i zacznij wreszcie działać, bo samo się za was nie zrobi. Dopóki wy nie zrobicie tego, co do was należy, nie pozostanę z wami dłużej. Przypomnę znowu nasz werset przewodni. Odwagi, podejmijcie wasze obowiązki, a Pan będzie wspierał prawego. Wróćmy jeszcze na moment do tego niewyciągania ręki na pomazańca pańskiego przez Dawida. Ci, którzy się na to powołują, zapominają albo nie zwracają uwagi na to, że to nie było tak, że Dawid by siedział w miejscu i czekał, aż Bóg spuści ogień z nieba na Saula. On aktywnie działał, na tyle, na ile znał wolę Bożą w tej sprawie. Na przykład Dawid wiedział, że jest wolą Bożą, żeby on się stał królem w Izraelu. Więc kiedy Saul rzucał w niego kilkakrotnie włócznią, to Dawid nie siedział sobie nieporuszenie, czekając, aż Bóg cudownie zmieni tor lotu włóczni, ale działał, ponieważ chciał współpracować z Bogiem w realizacji Jego woli, czyli zachowanie Jego życia, żeby w stosownym czasie stał się królem Izraela. I dlatego też uciekał, czyli uchodził przed Saulem. Przy tym nie było to z powodu tchórzostwa, bo kiedykolwiek były różne walki, to Dawid dzielnie stawał w tych walkach i walczył. Myślę, że powodem była wiara w Bożą obietnicę i wiara w to, że faktycznie wolą Bożą było to, żeby on się stał królem. A skoro on wiedział, że taką była wola Boża, to postanowił pozostawić Bogu sposób, w jaki miał się to wykonać. Myślę, że być może on się zastanawiał nad historią Jakuba, który, jak powiedzieliśmy przed chwilą, w wyniku tchórzostwa nie zaufał Bogu i później musiał ponosić tego konsekwencje. Więc Dawid wyciągnął z tego właściwe wnioski. Tak jak powiedzieliśmy, on nie był bezczynny. Na przykład pomagał także innym w rozpoznawaniu zamiarów tych, którzy w istocie chcieli pokrzyżować wolę Bożą. I można to zauważyć na przykład w pierwszym Mojżeszowi w rozdziale 20, to będzie już ostatni przykład, gdzie jest opisane, w jaki sposób doprowadził Jonatana do zrozumienia, że Saul chce go zabić. Zobaczmy pierwszych 7 wersetów. 1 Samuelowa, rozdział 20. Tymczasem Dawid zbiegł z siedziby proroków w Ramie i przybył do Jonatana. Co ja takiego zrobiłem? Uskarżał się. Na czym polega moja wina? Czym zgrzeszyłem względem twego ojca, że usiłuje mnie zabić? Jonatan odpowiedział, przenigdy nie umrzesz. Wiedz, że mój ojciec nie podejmuje żadnej sprawy, czy to wielkiej, czy małej, jeśli najpierw mi o tym nie powie. Więc dlaczego miałby kryć przede mną akurat tę rzecz? To się nie stanie. Lecz Dawid zauważył, twój ojciec dobrze wie, że jesteś mi życzliwy i mógł sobie pomyśleć. Nie powiem o tym Jonatanowi, aby się nie martwił. Posłuchaj, jak żyje Pan i jak żyjesz Ty sam, tylko krok dzieli mnie od śmierci. Wtedy Jonatan zapytał, no więc czego sobie życzysz? Zrobię to dla Ciebie. Dawid odpowiedział, już jutro jest nów, wtedy zwykle zasiadam z królem do uczty.
Pozwól mi więc ukryć się gdzieś na odludziu aż do wieczora trzeciego dnia. Jeśli twój ojciec będzie dochodził, gdzie jestem, powiedz mu wtedy: Dawid bardzo mnie prosił, bym pozwolił mu pójść do Betlejem, do swojego miasta. Cała jego rodzina składa tam doroczną ofiarę. Jeśli twój ojciec powie: Dobrze, rozumiem, wówczas twój sługa może być spokojny, lecz jeśli wpadnie w gniew, to wiedz, że już przesądził o moim nieszczęściu. Skoro o tym mówimy, to chciałbym na moment zwrócić się do antytypu. Jonatan przedstawia bardziej poświęconych i miłujących prawdę utracuszy koron, współpracujących z Saulem. Czyli można powiedzieć tych wierniejszych Bogu i bardziej poświęconych spośród ludu Bożego, którzy są pod niewłaściwym przywództwem. Którzy nie chcieli uwierzyć, że ich wodzowie myśleli źle o Dawidzie i chcieli ich pozbawić społeczności i służby. Dawid zaproponował Jonatanowi, żeby spojrzał na zachowanie Saula podczas uczty, czyli podczas uczt duchowych, konwencji, konferencji i tak dalej. Kiedy Dawid nie będzie na nich obecny, to czy zauważenie jego braku obecności przyczyni się do wyrażania korzystnej, czy też niekorzystnej opinii na jego temat przez ich wodzów? Aby stało się to jeszcze jaśniejsze dla Jonatana, Dawid zaproponował mu, aby tym bardziej wypróbował Saula. Przez danie mu znać, że Dawid jest zajęty religijną działalnością na rzecz Boga gdzie indziej. Nie na uczcie króla, ale w Betlejem, gdzie wraz z rodziną, ze swoimi zwolennikami zajmuje się religijną działalnością dla Boga. Co miało być dla Jonatana znakiem, który pozwoli mu rozpoznać postawę Saula? Jak mówi werset 7. Jeśli twój ojciec powie: Dobrze, rozumiem, wówczas twój sługa może być spokojny, lecz jeśli wpadnie w gniew, to wiedz, że już przesądziło cię o moim nieszczęściu. Czyli postawa Saula wobec tego, że Dawid nie ucztuje u stołu królewskiego, ale pojechał zebrać się ze swoją duchową rodziną na religijną aktywność w innym miejscu. Czy on to zrozumie i nie będzie miał nic przeciwko temu? Czy też wpadnie w gniew na Dawida za to, że nie zgromadza się razem z nim na jego ucztach duchowych tych, którzy uważają się za prawowitych przywódców ludu Bożego? I rzeczywiście to pozwoliło Jonatanowi rozpoznać postawę Saula. I chociaż i wtedy bardzo się dziwił swojemu ojcu, swoim przywódcom. Jak mówi werset 32. Wtedy Jonatan rzucił swemu ojcu pytanie: Dlaczego ma umierać? Co on takiego zrobił? On nie mógł zrozumieć, dlaczego religijna aktywność dla Boga w innym miejscu niż uczta Saula miałaby być powodem do pozbawiania Dawida sposobności, służby i społeczności. Ale taka postawa Jonatana to już było za wiele dla Saula, który cisnął w niego włócznią, czyli w swoich publikacjach potępił tych, którzy sprzyjali Dawidowi albo rozpowszechniali jego nauki. Jak widać, Dawid nie siedział z założonymi rękami, ale działał i pomagał drugim w rozpoznaniu prawdy, w zauważeniu złej postawy tych, których uważają za swoich wodzów. I nie mamy już czasu na inne przykłady, tylko zaznaczę, że Księga Ioba, rozdział 3, werset 25 podaje coś, co jak myślę jest sprawiedliwą konsekwencją dla tchórza za jego tchórzostwo. Księga Ioba, rozdział 3, werset 25. Bo to, czego się bałem, spotkało mnie, a to, czego się obawiałem, spadło na mnie. I można na ten temat mówić cały odrębny wykład. Na koniec tego wykładu chciałbym uczynić tylko dwie rzeczy. Po pierwsze przeczytać jeszcze fragment Tragiczna prawda numer 103, 1946 rok. Posiadając odwagę, można ją łatwo utracić. Rzeczy, jakie przyczyniają się do jej utraty, to nieużywanie jej, nieśmiałość i tchórzostwo. Te rzeczy prowadzą do zniszczenia odwagi, bo one najpierw wstrzymują odwagę, a potem zupełnie ją usuwają. A żeby przeciwstawić się takiemu stanowi rzeczy, musimy zawsze ćwiczyć się w odwadze spośród różnych sposobności, jakie się nastręczają do jej wykonywania. Oraz musimy pozbyć się nieśmiałości i tchórzostwa z naszych umysłów, serc i woli. Bogu podoba się poddać naszą odwagę raz wyrobioną w różnych stopniach tych czterech powyżej wspomnianych zakresów pod różne próby oraz srogie doświadczenia i sytuacje. A błogosławiony jest ten, co wytrwa w tych próbach zgodnie z boskim zadowoleniem. Taki będzie uczestniczył w wielkim triumfie, jaki czeka tych, którzy połączą dobroć z odwagą. I po drugie chciałbym braterstwu zadać pracę domową. Proponuję braterstwu w domu spojrzeć do teraźniejszej prawdy numer 419. Numer 419 z 91 roku do artykułu Wykresy łask i zwrócić uwagę, jak wiele wypaczeń i braków w rozmaitych cechach charakteru było spowodowane tchórzostwem, brakiem odwagi, nieużywaniem odwagi lub nadmiarem odwagi.
Myślę, że to pozwoli braterstwu bardziej docenić tego przeciwnika i zwrócić uwagę na to, jak bardzo ważne jest pokonywanie go w sobie. Życząc więc braterstwu oraz sobie, a szczególnie tym, którzy zdecydowali się okazać dzisiaj swoje poświęcenie przed wieloma świadkami w dniu dzisiejszym, żebyśmy się ćwiczyli w odwadze wśród różnych okoliczności, jakie nas spotykają w naszym życiu. Także tekst manny dzisiejszy jest bardzo odpowiedni pod tym względem. Miejmy odwagę działać, postępować zgodnie z wolą Pańską, jak mówi werset podstawowy, odwagi. Podejmijcie wasze obowiązki, a Pan będzie wspierał prawego. Jeżeli jeszcze ktoś się zastanawia nad kwestią poświęcenia, ale się waha, również niech weźmie sobie ten werset do serca. Odwagi. Podejmijcie wasze obowiązki, a Pan będzie wspierał prawego. Teraz przejdziemy do części oficjalnej. Drodzy kandydaci, chciałbym zadać wam 3 pytania, na które proszę, abyście udzielili jasnej, prostej, głośnej odpowiedzi. Tak lub nie. Pytanie pierwsze. Czy wierzycie, że jesteście grzeszni, że pochodzicie z upadłego rodu Adama i że w związku z tym ciąży na was odziedziczony po nim wyrok śmierci? Po drugie, czy wierzycie, że Jezus umarł, żeby jako równoważna cena za Adama zastąpić go w grobie i że w związku z tym przez wiarę w Niego i skuteczność Jego ofiary zostaliście usprawiedliwieni? Czy w związku z tym postanowiliście poświęcić się Bogu, złożyć swoje ciała na ofiarę żywą, świętą i miłą Bogu jako wyraz waszej rozumnej, wypływającej z głębi ducha służby? Dziękuję bardzo. W związku z odpowiedziami, jakie usłyszeliśmy, oficjalnie witam was w gronie poświęconego. I w chwili obecnej oddaję głos bratu przewodniczącemu. Dziękuję. Amen.